Biurowiec powstanie od strony ulicy Stawowej, gdzie obecnie znajdują się kasy biletowe. Wybudowany zostanie także nowy parking naziemny. Już w roku bieżącym został ogłoszony przetarg na budowę nowej, znaczy na dokumentację, która będzie podstawowym przedmiotem do budowy naszego biurowca, który oczywiście będzie dopasowany stylem do naszych obiektów architektury ludowej. On powstanie na obecnie istniejącym parkingu, który dzisiaj jest dla turystów, a ten parking przeniesiemy w inne miejsce, tak aby nasi turyści mieli dużą dogodność w przyjeżdżaniu do naszego muzeum. Inwestycja ma poprawić warunki pracy w Muzeum Wsi Radomskiej. W budynku znajdą się m.in. sala konferencyjna, magazyny, serwerownia oraz pomieszczenia biurowe. Będzie też kilka pomieszczeń gościnnych. Termin zakończenia przedłożenia nam tej dokumentacji wraz ze wszystkimi pozwoleniami to jest czerwiec 2024 roku i myślę, że ponieważ jest ta budowa wpisana w wieloletni plan finansowy województwa mazowieckiego, że w przyszłym roku pozyskamy już, wtedy będziemy wiedzieli, o jakich pieniądzach rozmawiamy na budowę tego budynku. I myślę, że w przyszłym roku, może w trzecim kwartale, uda się wyłonić wykonawcę i rozpocząć prace budowlane. Dofinansowanie na te inwestycje przekazał samorząd województwa mazowieckiego. Co roku też dyrekcja bardzo kreatywnie wraz z pracownikami wyznacza sobie bardzo jasne cele tych zadań inwestycyjnych, które chcielibyśmy zrealizować. Jest naprawdę dużo. Udało się wiele rzeczy już w muzeum zrobić, co się cieszy dużym zainteresowaniem odwiedzających. Jestem przekonany, że jeżeli Państwo pozwolicie i dacie nam jeszcze te kilka lat, to pokażemy efekt dzisiejszych planów już zrealizowany. Budowa ma trwać od 1,5 roku do 2 lat. W związku z tym pracownicy będą mogli przenieść się do nowego biurowca na przełomie 2026 i 2027 roku.